Szanowni Boże, moi drodzy, to jest kanon na koniec świata, ja mam na imię Michał. Dzisiaj chcę się podzielić Wam kolejnym fragmentem z Pisma Świętego. Jest Wielki Post, warto sobie zadać sobie takie pytanie, czy jesteśmy szlachetną rybą, czy jesteśmy zdechłą rybą, która płynie z prądem, i zastanowić się to, co to wnosi w nasze życie, co to zmienia w naszym życiu, gdzie też płyniemy, czy płyniemy taką drogą, która taką rzeką, która prowadzi nas do nieba, czy też wręcz przeciwnie, płyniemy ze szlamem tego świata, prostą drogą do otchłani, do piekła, tam gdzie zły duch chce nas zaprowadzić. Przypowieść o sieci. Królestwo niebieskie podobne jest również do sieci zarzuconej w morze, która zagarnie różnego rodzaju ryby. Kiedy jest pełna, wyciąga się na brzeg. Dobre ryby wybiera się do naczynia, zły wyrzuca. Podobnie będzie przy końcu świata. Zjawiają się aniołowie, oddzielą złych od sprawiedliwych. Wyrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. Uczniowie Jezusa zrozumieli to, co Jezus do nich mówi, więc Jezus mówi wprost, że ci, którzy prowadzą złe życie, mogą iść drogą od potępienia, mogą się potępić. A w jaki sposób to można po prostu zrozumieć, jak to można odebrać? Po prostu myślę, że jeśli ktoś świadomie przeżywa swoją wiarę, to patrzy na dekalog. Ma 10 przykazań, które mniej więcej powinien zachowywać i powinien wiedzieć każdy z nas, co w tych przykazaniach jest. Ja przed swoim nawróceniem wydawało mi się, że jeśli w okresie Wielkiego Postu np. zrezygnuję z oglądania pornografii, masturbacji, alkoholu czy jakichś innych rzeczy, to już coś robię dla Pana Boga. Ale potem te kolejne miesiące całkowicie należały do szatana, do tego, żeby on trzymał mnie na smyczy, żeby trzymał mnie w zniewoleniach, które niby w trakcie Wielkiego Postu odrzucałem. Możliwe, że to był tylko jedyny moment, kiedy stawałem się chociaż przez chwilę choć trochę lepszą rybą. I może w tym momencie, kiedy się pojednałem z Bogiem w spowiedzi, w konfesjonale, do piekła bym nie trafił. Ale to jest takie moje tylko gdybanie. Więc myślę, że każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, jakie są przykazania. Myślę, że pierwsze przykazanie, które powinien znać, to jest miłości Boga. Będziesz miłował Pana Boga swego, całego serca swego, całej duszy swojej, całej mocy swojej, a będzie go swojego siebie jak siebie samego. Dzisiaj jest wojna na Ukrainie. Myślę, że wielu ludzi ma dzisiaj nienawiść do Putina, a Pan Jezus mu powie nam, że to jest mój bliźni. I mówi, powie, módlcie się za swoich nieprzyjaciół. Warto zadać sobie pytanie, czy ja się modlę za Putina. Czy on jest złym człowiekiem? Ja uważam, że jest. Ale czy Bóg chce go zbawić? Uważam, że chce. Czy Bóg go kocha? Uważam, że kocha tak go, jak i mnie i Ciebie. Czyli nieskończenie, bo Jezus oddał życie za dobrego łotra na krzyżu i za złego. Zły łotr był do końca niewierny Bogu i odrzucał go, a dobry łotr powiedział, wspomina mnie, Jezus jak będzie w swoim królestwie. Jezus powiedział, że będzie dzisiaj ze mną w raju. Więc nigdy nas nie wiadomo, czy Putin przed nami nie będzie w niebie, czy jakaś prostytutka. Ale to nie o to chodzi. Po prostu chodzi o to, czy my zachowujemy Boże przekazania. Ja wiem, że ich w moim życiu wielokrotnie nie zachowywałem. Próbowałem życie nędzne, że złe. Tak jak mówi dekalog, będziesz miał bogów cudzych przed domem. Miałem swoich bogów, czy to w muzyce metalowej, hardcore'owej też. Kiedyś podpisałem pakt ze złym duchem, więc też jemu dawałem cześć. Czy wchodząc w buddyzm, hinduizm, czy w jakieś inne rzeczy. Dzisiaj wiem, że Jezus jest jedynym moim Panem Zbawicielem, że tylko w Nim jest zbawienie. Poza Nim do nieba nie wejdę, ani Ty, ani ktokolwiek inny. Nie przez Buddę, nie przez Mahometa. Nie to tak, jak niektórzy narzucają, że sami siebie zbawimy. No nie, jedynym Zbawicielem jest Jezus. On odbiera nasz grzech, On pokonał szatana, wziął swój nasz grzech, który powoduje, że zawsze, że kto go popełnia, jest w rękach złego. A to Jezus go wziął na siebie. Drugie, będziesz miał imienie Pana Boga swego nadaremną. Trzeba się zastanowić tutaj, czy nadużywam imienia Pana Jezusa, czy nadużywam imienia świętych. Chcę zadać pytanie, czy wzywam w trzech imion Jezus, Maria. Czasem ktoś po prostu sobie w rozmowie takiej potocznej mówi Jezus, bez zastanowienia się, że wzywa imię najświętsze w wszechświecie, najświętsze gdziekolwiek. I że ono jest święte i godne wszelkiej czci. Dzień święci święcić. Czy ja w ogóle chodzę do kościoła? Czy ja przeżywam sakramenty? Czy ja jestem co niedziela na mszy świętej? Czy uczestniczę w świętach nakazanych? Czy ja słucham w ogóle głosu tutaj kościoła? Czwarte, czy ojca swojego, matkę swoją. Dzisiaj wiele dzieci nie szanuje swoich rodziców. Też pamiętam, jak się opiekowałem starszymi osobami.
to niektóre córki brały kredyty rodzice brali kredyty, no nie, bo to one zrywały kontakt. Były takie osoby, których tylko były dziećmi rodziców wtedy, kiedy ci rodzice mieli pieniądze. Piąte, nie zabijaj. Tutaj to warto zadać sobie pytanie, czy nie zabiłem kogoś nawet myśli, czy kogoś nienawidzę, czy komuś serca przebaczyłem, czy mam kogoś, do kogo czuję gniew do tej pory. I nie jestem w stanie do tej osoby się ani się pomodlić, ani podać mu ręki, tylko życzyłbym mu śmierci i czegoś najgorszego. W moim życiu były takie sytuacje, kiedy kogoś nienawidziłem. Byłyby ich, jak szczególnie kiedy szedłem za swym złym duchem, było bardzo dużo we mnie gniewu, mój język był wulgarny. Było też w jakiś sposób trochę też i przemocy. To w życiu moim było. Warto zadać pytanie. Szóste, nie kradnij. To też w moim życiu jednak te słowo, też te czyny się pojawiały. Jakieś małe, drobne kradzieże, ale się pojawiały, więc warto zadać pytanie, czy też nie okradam fiskusa, czy nie wyzyskuję w jakiś sposób pieniędzy. Tutaj warto po prostu to spojrzeć, jak to wszystko po prostu to wygląda. Wiem, że w moim życiu to nie wyglądało najróżowiej. Siódme. Nie będziesz mówił fałszywego. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Tutaj też warto po prostu sobie. Warto sobie za. No, przepraszam, pomyliłem przykazania. Szóste, nie cudzołóż. Tutaj też widzę, że. Sam siebie muszę to napomnieć, że się coś tu pomyliłem. Że to niecudzołóż, po prostu jeśli chodzi o niecudzołóż, po prostu też był czynny, po prostu masturbacja, pornografia, jakieś złe relacje z kobietą, będę chyba siódmy był pro przekazanie nie kradni, a ósmy mu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Myślę, że też wielokrotnie zdarzyło mi się powiedzieć coś źle o kimś, nawet teraz, kiedy to mówię, to wiem, że to, że się pomyliłem z przekazaniem, też do końca dobrze o mnie świadczy. Ale jednak po prostu staram się tym po prostu mówić. Wiem, że zdarzało mi się omawiać innych ludzi, zdarzało mi się kogoś po prostu też osądzić. Może też w sposób niesprawiedliwy, albo wyobrzymić coś, albo komuś coś dodać, czego po prostu nie było. Tak się w moim życiu po prostu zdarzało. Ale też Pan Bóg jest taki rzecznik, który po prostu uczył. Dziewiąte, nie pamiętaj żony, w niego sprawiałem. Tak. Po swoim nawróceniu Pan Bóg mi kilka razy dawał dziewczyny, które były po rozwodzie, które w jakiś sposób do mnie coś chciały. I wiem, że gdyby nie łaska Pana Boga i to, że biorąc, że chcę być Mu wierny, to może bym temu uległ i bym może w jakiejś rodzaju cudzołóstwa czy jakiejś nieczystości związane z takimi kobietami, które miały swojego męża i się rozstały z nimi. Czy na odwrót, mężczyzna ich zostawił. Ja tego nie wiem. Po prostu wiem, że wybieram tu Jezusa i że nie zamierzam po prostu kiedykolwiek wchodzić w relację, która by miała zamianę. Można dać żonę, ale też można tej żony pożądać winnego swego w myślach. Sam jest grzechem nieczystym, to też może być w myślach. Nie chodzi o to, że biorąc, że z kimś już współżyję, ale w myślach mogę mieć obraz i mogę go pożądać, że biorąc, że współżyję z taką, a nie inną kobietą, z którą nie powinienem współżyć. A Jezus mówi, że nawet grzech w myślach jest cudzołóstwem. Jeśli kogoś pożądasz w myślach, to już jest to cudzołóstwo, jest to grzech śmiertelny, ciężki. I dziesiąte, nie będziemy żądać żony. Żądanie rzeczy, która jego jest. Myślę, że też czasami jest nas jakieś pożądanie rzeczy jakiejś innej osoby. Warto się na tym zastanowić. Zastanowić się na temat Bożych przykazań. Co one po prostu do mnie mówią. Abyśmy nie stali się zdechłymi po prostu rybami. Pamiętam kiedyś tego jednego księdza, który w zasadzie kiedyś prowadził wspólnotę, której należałem. W sumie go nigdy nie poznałem, ale tam było takie właśnie jego kazanie, że on kiedyś opowiadał, że szlachetne ryby, łososie płyną do rzeką, do góry, a zdechłe ryby i po prostu odpady, czy te kupy, on to widział bardziej dosadnie, spływają z prądem, więc warto zadać sobie pytanie, kim ja jestem, czy ja słucham tego świata, który odrzuca Boże przykazania, czy jestem człowiekiem, który słucha Bożych przykazań, staje się szlachetnym wojownikiem Jezusa Chrystusa i wypełnia te przykazania w swoim życiu, przynajmniej się stara je wypełniać. Nie po to, że one w jakiś sposób nie wolają, tylko rozumiemy poprzez te przykazania to, że Pan Bóg je daje, bo stanowi określone prawa. Te prawa pozwalają nam żyć i kochać. Zachowanie ich, tych przykazań, tak Jezus powiedział, jeśli będziecie moim przyjaciółmi, jeśli zachowacie, co Wam powiedziałem. Więc warto być, zadać sobie pytanie, czy ja zachowuję tę naukę i czy jestem przyjacielem Jezusa, czy staram się być z przyjacielem Jezusa na co dzień w moim życiu i opowiadać się za Nim, a nie za złym duchem i za tymi, którzy
promują rzeczy, które są przeciwne Bożym przykazaniom. Jeszcze ostatni fragment Słowa Bożego wam przeczytam. Ciasna brama. Chodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama, przez stronę droga, która prowadzi do zguby. Liczni są ci, którzy tędy wchodzą, jakże jest ciasna brama i wąska droga, która prowadzi do życia. Jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują. Ta wąska droga to są Boże przekazania. Jeśli ja je zachowuję, to idę wąską drogą. Jeśli któryś z tych przykazań łamię, albo uważam, że brąc mogę odrzucić, czyli że brąc, jak ja kiedyś spotkałem na ewangelizacji człowieka, który mówi, że jest dobrym katolikiem, okazało się, że mieszka swoją narzeczoną i z nią współżyje, albo jeszcze innego kiedyś pod nocnym klubem, który mówi, że też jest dobrym katolikiem, ale mówi, że idzie do tego klubu, żeby jakąś dziewczynę przelecieć, to możemy sobie zadać pytanie, czy on jest dobrym katolikiem. I zadać sobie pytanie nas, czy my jesteśmy dobrymi katolikami, czy my siebie okłamujemy, że jeszcze żyjemy Bogiem, czy też jesteśmy już po prostu zdechłymi rybami, które śmierdzą i gniją? Panie Boże, daj nam poznać, czy jesteśmy tymi zgniłymi rybami, a jeśli idziemy, ale jeśli staramy się, jeszcze żyjemy jako te dobre ryby, to daj nam jeszcze nas w tym utwierdź, uświęć i spraw, abyśmy nie zdechli razem z tym światem, bo widać, że ten świat powoli zaczyna się coraz bardziej zagęszczać, atmosfera w nim. Czy to covidowa, czy to wojna, czy wiele innych rzeczy, które patrzą, że szatan posługuje się swoimi sługusami do odbierania wolności, do zabijania niewinnych ludzi, czy zabierania ich mienia. Na przykład w Kanadzie Trudeau, który tam tym, którzy nie wybili żadnej szyby, zabiera konta, pieniądze i chleb na życie. Ale to się dzieje też w innych miejscach, że ktoś się nie zgodził na strzał swoją żyłę, tylko stwierdzić, że chce decydować o własnym ciele. Nie chodzi nawet, czy ta szpinka jest dobra, czy też nie. Chodzi o to po prostu, że chciał decydować o tym, czy ktoś się będzie w jego kół i ingerował w jego życie, czy też nie w jego ciało. Zostańcie z Bogiem.